Przemysław Mieścielski, witam Państwa w środę 25 kwietnia sprzed gimnazjum nr 2 imieniem Bolesława Chrobrego w Płońsku, gdzie uczniowie trzecich klas zmagają się z testem matematyczno-przyrodniczym. Za nimi już część humanistyczna, a jutro egzamin z języka obcego. Wszystkim naszym gimnazjalistom życzymy powodzenia. A teraz przejdźmy do wydarzeń z minionego tygodnia. W ubiegły czwartek, 19 kwietnia, w klubie seniora przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku odbył się wyjątkowy dancing. Jego organizatorami byli Małgorzata Kaniewska, Martyna Bujakowska, Magda Świętochowska oraz Piotr Marzęcki. Projekt ten powstał w ramach Akademii Inicjatyw Wolontariackich przy Miejskim Centrum Kultury w Płońsku. Głównym celem Akademii Inicjatyw Wolontariackich prowadzonej przez Katarzynę Urnarowicz było stworzenie i przeprowadzenie własnych projektów. Młodzi ludzie podczas tych działań nauczyli się dużo i zrealizowali swoje pomysły, swoje wypracowane inicjatywy, realizowali to, co sami stworzyli, zaplanowali, zdobywali sponsorów, kontaktowali się z mediami, a więc nabywali umiejętności, które przydadzą im się nie tylko na tu i teraz, ale także, mam nadzieję, w przyszłości i będą okazją do tego, że pozwolą na zaszczepienie i rozwój nowych inicjatyw. Jak do tej pory udało się już zrealizować dwa: warsztaty tworzenia biżuterii i warsztaty kulinarno-artystyczne. Trzeci projekt, Dancing dla polskich seniorów, miał na celu zintegrowanie młodzieży z osobami starszymi, a także pokazanie, że młodsze osoby potrafią zorganizować im rozrywkę. Wczoraj miałam jeszcze wrażenie, że to będzie katastrofa, a dzisiaj jestem naprawdę mile zaskoczona. Było super. Pierwsze 20 osób, które przybyły na dancing, otrzymały wyjątkowe kotyliony. Imprezę rozpoczął pokaz tańca towarzyskiego, zaprezentowany przez młodych płońskich tancerzy Krysię Banaszewską i Mikołaja Sawickiego. Wolontariusze przygotowali dla seniorów również quiz z nagrodami dotyczący różnych rodzajów tańca. Ja się bardzo cieszę, że przy takich pierwszych lodach, prawda, które zostały przełamane, udało się zrealizować tą imprezę międzypokoleniową, która trochę pozwoliła poznać się i oswoić je seniorom z młodymi ludźmi i pokazać, że taniec może być czymś, co pozwoli im się razem bawić i cieszyć. Kolejnym punktem czwartkowego popołudnia była wspólna zabawa taneczna, zarówno przy aktualnie słuchanych piosenkach, jak i tych sprzed lat. Wybrano również króla i królową balu, którzy otrzymali piękne bukiety kwiatów. Następnie przy kawie, herbacie i cieście seniorzy wysłuchali mini recitalu piosenek z dawnych lat w wykonaniu Oli Walczak. Odbył się również konkurs na najlepsze ciasto. Oficjalną część dancingu zakończył taniec belgijski w wykonaniu uczniów zespołu szkół nr 2 imieniem Leona Rutkowskiego i pierwszego liceum ogólnokształcącego imieniem Henryka Sienkiewicza w Płońsku. Ten projekt natomiast zaangażował najwięcej osób, bo były to zarówno osoby, które tańczyły taniec belgijski, jak i osoby, które śpiewały, osoby, które tańczyły. No i jako jedyny był też skierowany do grupy, którą dosyć mało jeszcze młodzi ludzie kojarzą jako sobie bliską, bo inna jest perspektywa postrzegania przez swoich babci czy dziadka, a inna spotkania się z grupą seniorów. Każdy jest inny, przed nami jeszcze grecka olimpiada, quiz na sportowo z zawodami, z udziałem osób przebranych za bogów. Mam nadzieję, że będzie również cieszył się zainteresowaniem ze strony odbiorców. W piątek 20 i poniedziałek 23 kwietnia w naszym mieście odbywał się Festiwal Książki Multikulturowej. Pomysłodawcą tego projektu jest Fundacja Objazdowy Dom Kultury w Warszawie. A w naszym mieście w organizację tego przedsięwzięcia włączyła się Miejska Biblioteka Publiczna imieniem Henryka Sienkiewicza w Płońsku. Celem festiwalu, który odbywał się w czterech miastach Mazowsza, Makowie Mazowieckim, Żyrardowie, Węgrowie i Płońsku, jest promocja wielokulturowości. W programie znajdują się m.in. wykłady na temat japońskiej krótkiej formy poetyckiej, fenomenu literatury żydowskiej i arabskiej, baśni Czarnego Lądu oraz polskich, europejskich i światowych komiksów. Ponadto podczas trwania festiwalu prowadzone są również warsztaty praktycznego i twórczego pisania. Uczestnicy poznają na nich reguły pisania i uczą się, jak wykorzystywać tę sztukę w promowaniu siebie, przezwyciężaniu problemów i w ekspozycji własnego stanowiska. Wśród prelegentów znajdują się m.in. Łukasz Gołębiewski, dziennikarz, Adam Gawenda, dziennikarz i krytyk komiksowy oraz Leszek Weitzman, dziennikarz i reżyser filmów dokumentalnych. Honorowy patronat nad imprezą objął minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz burmistrz miasta Płońsk. Fundacja Objazdowy Dom Kultury od 2007 roku tworzy wydarzenia kulturalne, które mają zadziwiać, rozsmakować i bawić, by w ten sposób umożliwiać poznanie i rozbudzać twórczy głód na więcej. W realizowanych projektach fundacja wykorzystuje rozrywkę i produkty kultury masowej, aby łatwiej dotrzeć do odbiorców. W piątek 20 kwietnia w Płońskiej Galerii P
odbyło się otwarcie wystawy prac Czesława Podgórskiego. Wernisaż pod nazwą Drzewa Zaklęte cieszył się dużym zainteresowaniem płońszczan. Czesław Podgórski urodził się we Lwowie. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Brał udział w wielu wystawach w kraju, a także w prezentacjach sztuki polskiej za granicą, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Jest stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Rządu Republiki Włoskiej. Prace artysty znajdują się m.in. w zbiorach Muzeów Narodowych w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie, a także w Muzeum Narodowym Rauma w Finlandii oraz National Gallery of Art w Waszyngtonie. Rok 2012 jest rokiem 50-lecia pracy artystycznej Czesława Podgórskiego. Jednak jak sam podkreśla, wciąż jeszcze ma wiele pomysłów, które chciałby zrealizować. Czy jeszcze przed Panem jest coś, czego jeszcze Pan nie zrobił? Jest mnóstwo jeszcze, mnóstwo niewiadomych właśnie. A nigdy nie wiem, co będę chciał zrobić rano. Tylko to na przykład, co zrobiłem wczoraj, może mi się absolutnie nie podobać. Albo po jakimś czasie człowiek ogląda i nagle, nie mówię, że zachwycony jest, ale akceptuję to. Ale ciągle się człowiek budzi, że zrobi coś, co wstrząśnie, no, samego. Obrazy autorstwa Podgórskiego będzie można oglądać w Płońskiej Galerii do końca maja. Ilona Szymańska, Info Płońsk. Ku miłemu zaskoczeniu wielu fanów piłki nożnej z Płońska, Tęcza bezbramkowo zremisowała z wiceliderem tabeli Bugiem Wyszków w ramach 24. kolejki 4. Ligi Piłkarskiej. Spotkanie odbyło się w sobotę 21 kwietnia na Stadionie Miejskim w Płońsku. Na 10 kolejek przed zakończeniem sezonu Tęczowi zajmują 11. miejsce w tabeli. Nastroje przed meczem w ekipie Płońszczan nie były najlepsze, bowiem w 4 ostatnich spotkaniach nasi piłkarze schodzili z murawy pokonani, a w sobotę przyszło im walczyć z wiceliderem tabeli. Obawy Tęczowych okazały się jednak nieuzasadnione. Mecz był wyrównany, zarówno jedna jak i druga drużyna miały okazję na objęcie prowadzenia. Niestety w przypadku Tęczy problem jest cały czas ten sam. Braki kadrowe, a przede wszystkim brak napastnika z prawdziwego zdarzenia, który miałby strzelać bramki. Mało nas trenuje praktycznie, 6-7 przychodzi na trening, reszta dochodzi na same mecze. Ale jakbyśmy zagrali z takim samym zaangażowaniem i z konsekwencją jak dzisiaj z Maszewem, to pewnie byśmy mieli 3 punkty. Największą naszą bolączką na dzień dzisiejszy jest niestety strzelanie bramek. No, dzisiaj nie wygraliśmy z wiceliderem. Przed meczem byliśmy skazani na porażkę, a moim zdaniem ten mecz powinien się zakończyć zwycięstwem naszym 2-3-0. No nie można nie strzelać takich sytuacji, jak dzisiaj mieliśmy. No po prostu lepszych możemy już nie mieć. Podczas sobotniego spotkania na uwagę zasługuje dobra forma naszego młodego bramkarza Michała Dudka, który wielokrotnie ratował nasz zespół przed utratą gola. My też mieliśmy okazję, by wyszarpać Bugowi 3 punkty. Piłka jednak w najlepszym wypadku trafiała jedynie w słupek. Na listę strzelców niestety nie zapisał się żaden zawodnik. Natomiast wśród kartkowiczów znaleźli się Jarosław Unierzyski i Kamil Kudelski, którzy zostali upomniani przez sędziego żółtym kartonikiem. Robimy wszystko, co potrafimy. Ci, co nie mogą, to nieraz trenować, bo do późna pracują, przychodzą na mecze, też pomagają. Jak będzie potrzeba, ściągniemy może 2-3 zawodników na następny mecz. Takich, którzy wyrazili chęć, żeby nam pomóc w tym utrzymaniu. I moim zdaniem powinniśmy sobie jakoś poradzić. No, na pewno musimy wygrywać z takimi drużynami jak Żuromin, Łomianki tutaj w domu. Jeżeli zdobędziemy jeszcze, ja wiem, 9 punktów, to powinniśmy bez niczego się utrzymać. W najbliższej kolejce Tęcza pauzuje, a swój kolejny mecz rozegra 2 maja w Markach. Przeciwnikiem naszej drużyny będzie broniąca się przed spadkiem tamtejsza Markowia. W niedzielę 22 kwietnia w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście odbył się koncert wiosenny. Przed licznie zgromadzonymi mieszkańcami zaprezentowali się uczniowie sekcji muzycznej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury. Imprezę poprowadził dyrektor tej placówki Janusz Prokopczyk. Jako pierwszy w to niezwykle słoneczne niedzielne popołudnie wystąpił zespół Kilka Chwil. Tworzą go Angelika Michalska, Justyna Jonka, Przemek Jonka, Artur Raźniewski i Michał Wiktorowicz. Mieszkańcy Nowego Miasta wysłuchali znane i lubiane przeboje takie jak Testosteron czy I Love Rock and Roll. Następnie wiosenny klimat utworami Pędzi wiatr przez świat i Chodźmy na spacer wprowadziła wszystkich Wiktoria Romanowska. Klaudia Romanowska zaśpiewała natomiast piosenkę Ruszaj z bluesem. Do hitu sprzed lat sięgnęła Sylwia Romanowicz, która wykonała utwór Szukaj mnie. W programie koncertu znalazł się również przebój Budki Suflera Takie tango, który zaśpiewała Alicja Wiącek. Po tych kilku solowych występach na scenie pojawił się znowu zespół Kilka Chwil, prezentując piosenkę Miałeś być i This Love. W drugiej odsłonie koncertu mieszkańcy Nowego Miasta wysłuchali jeszcze m.in. utworu Być kobietą w wykonaniu Pauliny Oporskiej
oraz Szczęśliwej drogi już czas i Do zakochania jeden krok, które zaśpiewała Magda Wróblewska. Niedzielne popołudnie w nowomiejskiej remizie zakończył występ zespołu Melodika Skład, który zaprezentował wiosenne improwizacje muzyczne. Wszyscy zostali nagrodzeni gromkimi oklaskami, które należały się nie tylko młodzieży występującej tego dnia, ale również instruktorowi prowadzącemu zajęcia, Arturowi Millerowi. W porównaniu do koncertu jesiennego, który odbył się w listopadzie, widać, że codzienna praca nie idzie na marne. A w wyjątkowo obszernym, najnowszym numerze naszego tygodnika, oprócz 9 stron ogłoszeń, o proteście mieszkańców osiedla Sadyba oraz ulicy Wieczorków wraz z przyległymi uliczkami przeciwko lokalizacji bazy pogotowia medycznego Falk przy ulicy Fiołkowej. Stosowne pisma Płęszczanie złożyli już na ręce starosty Jana Mączewskiego i burmistrza Andrzeja Pietrasika. Ponadto informacja o konsultacjach społecznych w sprawie budowy w Płońskim Poświętnem Mazowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego wraz z Laboratorium Analitycznym, które potrwają do 4 maja. Inwestycja za 50 milionów złotych miałaby być ukończona w 2015 roku. Wszystko zależy teraz od decyzji samorządu województwa i dofinansowania, o które wnioskują pomysłodawcy budowy, czyli Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Na stronie 5, na prośbę Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, publikujemy list gończy zamieszkanką gminy Załuski, Aliną Ciepińską. W tym numerze ponadto relacja z konwentu wójtów i burmistrzów naszego powiatu oraz nowy cykl zatytułowany Pocztówka z podróży. Wszystkich, którzy ukończyli już 16 lat, w imieniu organizatora Tequila Club w Płońsku zapraszamy na pierwszy turniej bowlingowy Hula Kula. Szczegółowy regulamin turnieju wraz z kwestionariuszem zgłoszeniowym znajdują się w naszej gazecie. Nadmienię tylko, że zapisy trwają do 10 maja, a naprawdę warto spróbować swoich sił, gdyż do wygrania jest 500 zł. A co wydarzy się w naszym mieście w nadchodzącym tygodniu? W sobotę 28 kwietnia o godzinie 11 w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku kolejny wykład Płońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który poprowadzi Marek Łasisz, kulturoznawca cywilizacji świata starożytnego. Natomiast w pierwszą rocznicę beatyfikacji papieża Jana Pawła II, 1 maja, w kościele parafii świętego Maksymiliana Kolbego po mszy świętej o godzinie 18 odbędzie się koncert pieśni papieskich w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dente i Kongracja oraz artystów scen warszawskich. Natomiast w sporcie w sobotę 28 kwietnia o godzinie 10 piąte Mistrzostwa Płońska w tenisie stołowym gra deblowa mężczyzn. To już wszystkie informacje w tym tygodniu. Życzymy Państwu udanego wypoczynku i dużo słońca w ten wyjątkowo długi w tym roku weekend majowy. W imieniu Ilony Szymańskiej i swoim zapraszam Państwa 2 maja na wyjątkowe jubileuszowe wydanie naszego serwisu. Do zobaczenia!